Cześć. Dzisiaj zrealizujemy sobie zestaw tego, mówi 270848, imprezowa ekipa z siostr. Znajdziemy tutaj kicierożek, stalowo-brodego oraz bęka, ale w momencie, kiedy oni już dowiedzieli się, że królowa Wisi jest fajna, no i postanowili sobie z nią imprezować, przepraszam za spadek do filmu, ale no szanujmy się, każdy go już widział. Zapomniałem jeszcze wspomnieć. W zestawie mamy 196 elementów, a jego cena katalogowa wynosi 90 zł. bez grosza. Oprócz trzech wspomnianych przeze mnie wcześniej postaci mamy tutaj jeszcze kilka takich mniej ciekawych elementów i przyjrzymy się w pierwszej kolejności. Te elementy to głośnik, stolik z napojami oraz taka dyskotekowa podłoga ze światełkami. Głośnik jak to głośnik? No bardzo prosta konstrukcja, nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. Jeżeli zaś chodzi o stolik, no to stoją na nim, podejrzewam, że są to bidony. No i on sam jest całkiem ciekawym elementem, nie spotkałem się z takim wcześniej. No to została nam jeszcze ta podłoga. Kojarzy mi się to z taką grą, że w odpowiednim momencie musimy dotknąć obszaru podświetlonego na odpowiedni kolor. No wiecie o co mi chodzi. No tutaj fajne jest to, że otrzymujemy kilka tych transparentnych taili w różnych kolorach. w obrody to prawdziwy człowiek orkiestra. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Bo popatrzcie, tutaj na ręce ma jakąś trąbkę, tutaj pianino, na którym może grać za pomocą tych haków. Na nodze również kolejne pianino. Tutaj chyba jest to jakiś gramofon, a tutaj chyba bęben. Cała konstrukcja jest otrzymana w złoto-fioletowej kolorystyce i oczywiście, jak żeby inaczej, oparta na zawiasach kulkowych. Ruchomość jest dosyć ograniczona, ale da się tutaj wykrzesać parę ciekawych pos. No i popatrzcie, że mamy tutaj ciekawych elementów. Po pierwsze, czapka starowobrodego. Mamy tutaj trupią czaszkę, która wygląda jakby była z metalu, no i poskręcana jakimiś śrubami, co fajnie się odnosi do tego, że starowobrody jest, no, po części maszyną. Poza tym z ciekawych elementów mamy jeszcze to to złotą muszlę oraz taki fioletowy kryształ i to w liczbie dwóch sztuk. No jeszcze ten element z naddukowanymi krawiszami pianina, również w liczbie dwóch sztuk. No i stalowa broda, od której nasz pirat wziął swoje imię. Ona również bardzo fajnie i szczegółowo wygląda. No i skrzynia. Może ona akurat nie jest aż tak ciekawa jak pozostałe elementy, ale również nie występuje jakoś bardzo często. W tej znajduje się kość oraz kiełbaska. No Ciekawe skarby do przechowywania w skrzyni. Warto też zwrócić uwagę na główkę. Na prawym oku stalowo ma stalową, jakżeby inaczej, opaskę. No i uśmiecha się, pokazując zęby, spośród których jeden jest złoty. Jeżeli miałbym tutaj znaleźć jakąś wadę, no to trochę przeszkadza mi to, że stalowo nie może ustawić tej topki w ten sposób, żeby mógł do niej dmuchać i na niej grać. Ale szczerze mówiąc, jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Właściwie to w tym zestawie otrzymujemy tylko jedną minifigurkę, jaką jest Benek. No bo kici rożek i Brodego nie możemy do tej kategorii zaliczyć, mimo to mówmy sobie kicierożek i Benka na jednym kadrze. Zacznijmy od kici. Pierwsze co tu się rzuca w oczy, no to to, że ma ona szalik, który nie jest klockiem, tylko elementem materiałowym. No mnie się to tak średnio podoba, wolę raczej jak klocki są klockami, no może z pewnymi wyjątkami, takimi jak opony czy palerynki, ale to, no to mnie się nie za bardzo podoba. Jeżeli zaś chodzi o samą kicie, no to na jej twarzy znajdują się ogromne okulary przeciwsłoneczne. Nosi ona takie wielkie buty na obcasach z jakimiś gwiazdkami. Jej ogon również jest innego koloru niż standardowej wersji tej postaci. Taki różowo-żółto-fioletowy, całkiem fajnie on wygląda. Otrzymujemy jeszcze dla element z alternatywną twarzą. Widzimy tutaj taką słodką minkę z szerokim uśmiechem, tym razem już bez okularów. Tak wygląda ona po podmienieniu twarzy. Benek również dał się ponieść imprezowemu szaleństwu i założył takie oto okulary w kształcie gwiazdek swoją drogą bardzo fajny element. Najłatwiej będzie miło mówić tą minifigurkę poprzez porównanie jej z klasycznym Benkiem. Na torcie klasycznego bęka nie znajdziemy nic oprócz loga serii Classic Space. Znajduje się ono również na torsie imprezowego bęka, tak będę go teraz nazywał tylko że tutaj jest w kolorach różowym i fioletowym. Poza tym na torcie imprezowego Bęka widzimy jeszcze taką bluzkę w kolorze miętowym, na której znajdują się błyszczące gwiazdki. Na pleckach również mamy nadruk tej bluzki z gwiazdkami. I powiem Wam, że wygląda ona bardzo fajnie. Założył on również białe buty. Oczywiście Benek nie zrezygnował ze swojego hełmu i butów z trenem. Rzućmy jeszcze okiem na główkę. Widzimy tutaj szeroki uśmiech. No i mamy również alternatywny wyraz twarzy. Tu jest bardzo ciekawy, ponieważ oczy Bęka zamieniają się w serduszka. Pewnie zobaczył jakiś fajny statek. Podsumowując, jest to bardzo przyjemny zestaw. Czuć tutaj taki fajny imprezowy klimat. wodę jako główna konstrukcja tego zestawu bardzo mi się podoba. Fajna jest również minifigurka Bęka. No i mam tutaj mnóstwo ciekawych elementów. Tak więc jak najbardziej polecam ten zestaw. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Na moim kanale było już naprawdę sporo zestawów z Lego Movie 2, więc obejrzyjcie ich recenzje, jeżeli nie widzieliście. Trzymajcie się. Cześć.